dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat, no to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają, no. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat, no to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają, no. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat, no to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają, no. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat, no to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają, no. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat, no to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają, no. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat, no to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają, no. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat, no to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają, no. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat, no to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają, no. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat, no to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają, no. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat, no to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają, no. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat, no to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają, no. Więc o czym w ogóle mówimy?
Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią. Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan użycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan użycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan użycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan użycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan użycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan użycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan użycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan użycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan użycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan użycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan użycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no,
tak, w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają, no. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak, w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak, w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak, w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak, w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak, w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak, w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak, w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak, w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak, w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak, w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan
współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle.
dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat, no to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają, no. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat, no to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają, no. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat, no to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają, no. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat, no to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają, no. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat, no to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają, no. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat, no to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają, no. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat, no to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają, no. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat, no to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają, no. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat, no to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają, no. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat, no to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają, no. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat, no to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają, no. Więc o czym w ogóle mówimy?
Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak ja uważam, nie było to nazywane pedofilią. Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no,
tak, w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają, no. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan
współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofili? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofili? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofili? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofili? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofili? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofili? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofili? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofili? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofili? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofili? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofili? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle.
Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy?
Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią. Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią,
tak, w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają, no. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan
współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofili? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają, no. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofili? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają, no. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofili? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają, no. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofili? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają, no. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofili? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają, no. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofili? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają, no. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofili? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają, no. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofili? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają, no. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofili? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają, no. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofili? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają, no. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat. No to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofili? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają, no. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle.
dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat, no to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają. No. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle. Dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat, no to nie uważa pan współżycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają, no. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle.